15 marca 1936 roku otworzono w Kuźnicach kolej linową na Kasprowy Wierch. Inicjatorem budowy był wiceminister transportu Aleksander Bobkowski. Jej budowa trwała 227 dni. Mimo początkowych protestów działaczy ochrony przyrody była wielką atrakcją turystyczną Tatr, a jej koszt 3,5 miliona zwrócił się po 3 latach. Obecnie jest to najstarsza kolej linowa w Europie.